gdyby pan rozmawiał ze mną przez zdalne sterowanie tym, to co by się pan dowiedział? No tak. Powiedziałabym, o się. Nie znam się, nie pracuję, nie wiem. No mi się wydaje, że jakoś sobie radzą, a jak, nie wiem. Póki co mnie nic nie chyta, no akurat maski dzisiaj nie mam, bo mam taki inny czujnik, którym kupił, który działa, że wirusy bije w ciągu. Albo przyciąga jeszcze. Piąta fala pandemii koronawirusa stała się faktem. Ponad 30 tysięcy zakażeń dziennie. Zapytaliśmy mieszkańców Jaworzna, co sądzą na temat walki polskiego rządu właśnie z piątą falą. Powinno być tak, jak jest w Niemczech. Chcesz kupić sobie ciuch, czy jakiś inny towar poza spożywką, czy apteką, czy też drogerią, to musisz być szczepiony. No z tego, co wiem, to w sumie wiele nie robili do tej pory w tym akurat. Czy na początku tego roku, czy w zeszłym roku. Ja pracuję w Holandii, kurczę, tam mamy lockdown. Od listopada zdaje się, kurde, wszystko jest pozamykane, jest tylko spożywka otwarta, czy chemia gospodarcza, wszystkie usługi, restauracje, lokale, wszystko jest pozamykane, a tutaj wszystko pootwierane. No, nie ma tych obostrzeń, nie ma sprawdzenia paszportów covidowych. Uważam, że bardzo źle. No i po prostu nie da się tylko łóżek zabezpieczyć, nic więcej. Po prostu powinna być przede wszystkim obwłaszczenia. Nasz się powinien bronić naturalnie. Przecież to jest normalne wariactwo, co się dzieje w kraju. Nawet dobrze sobie radzi. Dlaczego dobrze? Ale powinien być lepiej zarządzone. Tak, byłem w Brukseli. To znaczy? Każde wejście, gdzie wchodzę do restauracji, to wszystko muszę certyfikat. Jeżeli ja go nie pokażę, zapomnę, to ja płacę 500 euro kary. A właściciel, jeżeli nie zrobi tego, nie sprawdzi mnie, 2000 euro kary. My na przykład jesteśmy trzeci raz zaszczepieni. Tam, gdzie idziemy, chodzimy w maseczce. No cóż więcej nie można zrobić. Chcemy wszyscy pracować, chcemy iść do sklepu na zakupy. Super, ja byłem trzeci raz szczepiony, wszystko idzie po myśli, także... Nie dba się o obywateli, tych, którzy chcą, jak to się mówi, zadbać o własne zdrowie, kompletnie nie dba. Nie przeprowadza się żadnych kontroli, czy to w sklepach, czy w autobusach, nie ma nic. Ludzie chodzą bez maseczek, mają po prostu głęboko gdzieś to, co się dzisiaj dzieje. I takie jest moje zdanie, niestety. Służby nawet policyjne, czy straży miejskiej powinny tak samo jakoś interweniować w tych sprawach. Przejechać się czasami autobusami, zwrócić uwagę na to, co się dzieje nieraz, nawet w galeriach. Praca i nauka zdalna, dobry, zły pomysł? No, praca zdalna, mnie to akurat nie obejmuje. Stracą dużo na wartości w ogóle wszyscy, nie? No bo ja zdalna praca, no to co? Bo patą robił nie będzie, nie? A jedynie urzędnicy, praca zdalna, nie? Ja mam... Tak jak tu biuro, to może robić takie coś. No według mnie to tak, bo dzieci najbardziej roznoszą teraz wirusa. Więc najlepiej byłabym mieć. Ja wiem, że to jest. Oni by chcieli chodzić do szkoły, bo to wiadomo, spotykałem się z rówieśnikami, no ale zarażają wtedy i dziadków, i rodziców, prawda? Ja akurat pracuję w laboratorium, więc ja pracą zdalną nie jestem zainteresowana, więc nie wchodzi to w rachubę. Móc zapanować nad falą koronawirusa, albo zostaje nam, w szczególności omikrona, albo nam zostaje praca zdalna i maksymalnie ograniczenie kontaktów między sobą. Nie mówię tu o lockdownie, ale wykonywaniu tego, co się potrzebuje, bez jakichś dużych imprez na razie, jeżeli nie jest to potrzebne, dużych zbiorowisk. Więc jakby nie mam nic przeciwko pracy zdalnej. Wiem, że na przykład nauka zdalna jest niekorzyścią dużą dla dzieci. Nie mam zdania w tym temacie, bo nie rozważałam tego, nie mam dzieci, więc nie wiem, co jest bardziej plusowe czy dodatnie w tym względzie. Wiem natomiast tyle, że im więcej kontaktów zawieramy ze sobą, tym niestety większe prawdopodobieństwo zakażenia i roznoszenia się wirusa, tym bardziej, jeżeli tak mało społeczeństwo jest zaszczepione. Chcielibyśmy, żeby każdy mógł swobodnie sobie żyć, a nie tak ciągle oglądać się za siebie. To jest naprawdę złe takie życie według mnie. Jasne. Tak każdy się boi, jeden na drugie patrzy jak na wroga, a tu to nie o to chodzi. Ludzie powinni być przyjaźni dla siebie. Ach, z tym wirusem.